Jeszcze Państwu dziękuję serdecznie, że przyszliście na to spotkanie. Po drugie, witam Brolka serdecznie. Jednym z ludzi, którzy w jakiś sposób po 10 kwietnia bardzo wyraziście co ich woli, jakie mają obawy w związku z tym, co się wydarzyło, był między innymi Brolka, z którym znam się już kilka lat. Nie miałem żadnych wątpliwości, że chodzi o zaproszenie do udziału w tym korabcie, w tym filmie. W momencie, kiedy ten film powstał, to jest raptem 50 minut, mniej więcej, miałem świadomość tego, że zarówno to, o czym rozmawialiśmy z Brankiem, jak i wiele innych wywiadów, które przeprowadziły na użytek tego filmu, są niesłychanie wartościowym materiałem, który no szkoda byłoby, żeby przepadł. I stąd też od razu idea opisania tej, napisania tej książki, czy też przerzucenia na papier wszystkich tych wywiadów, które do filmu powstały. Byłem to wszystkim tym ludziom winien, ponieważ, tak jak mówię, uważam, że treści, które padają poza ekranem, Państwo nie zobaczycie w tym filmie, są na tyle wartościowe, na tyle istotne z punktu widzenia nie tylko polskiego, ale pewnego obrazu Europy Środkowo-Wschodniej, widzianego z perspektywy imperialnej czy odradzającej się imperialnej Rosji, że wydaje się, że należy takie rzeczy jak najczęściej publikować i podawać najszerzej, jak się to wkłada. Taki był zamysł, jeżeli chodzi o książkę. Jeszcze raz witam wszystkich serdecznie. Jeszcze zapraszam na film. Drodzy Państwo, obejrzeliście obraz, który miał swoją premierę 25 października 2010 roku. Mniej więcej już po półroczu od katastrofy. Chciałem tylko kilka słów zdań na temat samego filmu. Przecież zadaliśmy się porozmawiać o książce przede wszystkim. Ten film miał premierę z najbardziej rozpoznawanych, z najlepszych programów dokumentalnych w Europie, który się zapewne. To jest program kierowany przez telewizję holenderską publiczną w czasie najwyższej oglądalności w godzinie 20.50 w niedzielę. Film został przyjęty z bardzo dużym zainteresowaniem i niewątpliwie rzucił, jak pamiętam z informacji wynikających z forów internetowych, rzucił kompletnie nowe światło na katastrofę słowiańską, postrzeganie tej katastrofy przez na pewno Holendrów, zakładam, że już dzisiaj również i przez wielu ludzi na zachodzie. Ten film natychmiast przedostał się do polskiego internetu i w sposób absolutnie wirusowy, bez wsparcia jakiegokolwiek, bez promocji, bez udziału jakiejkolwiek instytucji w tym kraju, osiągnął bardzo szybko poziom około 500 tysięcy wejść. Dzisiaj to już jest grubo ponad milion. Są tacy, którzy to liczą, zgłaszają te informacje, mówią, że to może nawet i 2,5 miliona ludzi, że oglądali ten film. Informacji na temat tego filmu trudno by szukać w mediach mainstreamowych. Były podejmowane próby, aby ten film ukazał się zarówno w telewizji publicznej, jak i w ogóle w Polsce w dużych telewizjach i cisza. Ale może zakończmy na tym, bo ja nie chciałbym się tutaj rozwodzić na temat tego filmu. Chciałem podać się do kilka danych takich statystycznych. Natomiast wracając do książki. Ten film, tak jak powiedziałem na samym początku, obejmuje ten fragment tych rozmów, które toczyłem z ludźmi, którzy zaprosili między innymi Brolka do udziału w tym projekcie papieru. I te rozmowy, one wszystkie dotyczyły takiego bardzo szerokiego obrazu Polski, ale też i Europy Środkowo-Wschodniej współcześnie. Dla mnie katastrofa smoleńska, i to może w tym filmie widać, może Państwo zauważyliście to, stanowiła pewien punkt wyjścia do prowadzenia trzech historii, które są z mojego punktu widzenia bardzo ważne. Pierwsza dotyczy wątpliwości, wszelkich wątpliwości związanych z katastrofą smoleńską. One są do dzisiaj w wielu obszarach nie zostały wyjaśnione i to jest dla mnie sytuacja bardzo podejrzana. Nie chcę formułować tutaj teorii o zamachu, aczkolwiek to po kolei odpadają pewne teorie dotyczące a to nacisków, a to kłótni,
między generałem, kapitanem, protosiłkiem itd., itd. Te wszystkie rzeczy odpadają i odpadają rzeczy najważniejsze. Nie wiemy, dlaczego nie mamy czarnych skrzynek, nie wiemy, dlaczego nie mamy wraku, nie wiemy, dlaczego Rosjanie tak, a nie inaczej potraktowali swój raport. Więc to są wszystkie te obawy, które powodowały, że jakby trzeba zadać pytanie o stan stosunków polsko-rosyjskich, to nie tylko na przestrzeni ostatnich kilku miesięcy, ale tak naprawdę na przestrzeni w sumie 900 lat, ponieważ pewnego rodzaju strategia, która została zaoferowana zarówno nam tutaj, jak i Rosjanom, tej bezgranicznej miłości i wiary w to, że Rosjanie są, władze rosyjskie są niesamowitymi ludźmi, którzy pomogą nam w sposób absolutnie obiektywny wyjaśnić, co się dzieje w związku z katastrofą rosyjską zawiodły. I ten optymizm, ta wiara, ułożenie sobie stosunków polsko-rosyjskich w oparciu o tak tragiczne wydarzenia jest rzeczywiście bardzo niepokojące. I nie z powodu teorii spiskowych jakichkolwiek, tylko z powodu słabości polskiego państwa, które w tej kwestii jest absolutnie widoczne. Przynajmniej ja ją tak definiuję. Co z tego wynika? Wynika z tego pewnego rodzaju obawa o stan polskiego państwa, o jego miejsce dzisiaj, tak naprawdę obawa o podstawowe rzeczy, czyli o niepodległość, o to, czy my jesteśmy dzisiaj państwem wolnym i czy jesteśmy w stanie w jakikolwiek sposób tą wolność reprezentować. Stąd trzecia linia narracyjna w tym filmie, czyli próba oceny tego, czym są stosunki Polska-Zachód, czyli zwrócenie się w kierunku wszystkiego tego, co nazywamy sojuszami, wsparciem z Europy i tak dalej. Muszę powiedzieć, że w tym trzecim obszarze jakby miałem najwięcej wątpliwości i najczęściej otwierały mi się szeroko oczy. Mianowicie w trakcie tych moich rozmów, spotkań zacząłem odkrywać, że jesteśmy państwem kompletnie bezbronnym. Bezbronnym. Mamy praktycznie rzecz biorąc siły armii w kompletnym rozkładzie. Mamy sytuację, w której... Ten dżentelmen mnie denerwuje, po prostu przykro mi bardzo. Taki jestem, taką mam, że stoi tu i próbuje złapać panów, aż będzie ktoś z was dłubał w nosie. Podłupcie w nosie, on zrobi zdjęcie i pójdzie sobie. Bez względu na tą dyskusję chciałem powiedzieć, że nagle okazało się, że jesteśmy państwem, które w sposób równoległy do Rosji negocjuje swoje układy z NATO. Jesteśmy państwem, co do którego zapadły pewne decyzje o tym, że żadna poważna infrastruktura wojskowa natowska nie będzie obecna na naszym terenie. I nagle okazało się, że tym elementem, który w jakiś sposób nam... Przepraszam, panowie, ale trochę mówić. Chyba, że o to chodzi. Na korytarzu rozmawiajcie. Właśnie, proszę być na zewnątrz. Idźcie panowie na korytarz i rozmawiajcie. Chciałem wrócić na moment tutaj do... To jest bardzo istotny moment. Chciałem wrócić na moment do pogrzebu pary prezydenckiej w Krakowie. Pamiętamy wszyscy, jak wielu ludzi, tych ważnych ludzi zawodowych, ze świata, na których przyjazd liczyliśmy, nie przyjechało do Krakowa. Powodem oczywiście chmura pyłu z nad Islandii, która wtedy ogarnęła Europę. Komisja Europejska wydała zakaz lotu. Pamiętam, gdy byłem wtedy w Krakowie na rynku i pamiętam rozmowy ludzi, którzy między sobą toczyli rozmowy, jak przecież jest dzisiaj pięknie, jaka piękna pogoda. Tych ludzi nie było, nie przyjechali. Wtedy dominowało takie ogólne przeświadczenie, że gdzieś w tym wszystkim Polska została opuszczona. To był taki głos ludzi słyszany po prostu na rynku w Krakowie. Nie było żadnych podstaw, żeby myśleć w tym kierunku. Niemniej jednak tego typu odbiór i tego typu akcepcja były. Mniej więcej tydzień po pogrzebie brytyjskie instytucje meteorologiczne, ta informacja też jest dostępna w mediach. Ja ją
krytycznym momencie, kiedy wydawano zakaz lotów nad Europą, nie przekraczała 17% normy datowej. I wtedy tak naprawdę zrozumiałem, że być może rzeczywiście jest coś nie tak. Znaczy, że coś, co podświadomie wychodzi i co ludzie próbują werbalizować, żeby tą sytuację sobie opisać na swój własny użytek, aby ją jakoś zrozumieć, być może jest jakimś takim poważnym sygnałem, z którego wynika jakby dość słaba pozycja Polski. To, że nie do końca wszyscy chcą nam tutaj współczuć i pomóc. I to był ten moment, w którym zdecydowałem się oczywiście na zrobienie filmu. Ale wracając do książki. Ta książka tak naprawdę daje bardzo szeroki obraz tego, co możemy nazwać sytuacją polityczną, geopolityczną Polski i wokół Polski współcześnie. Mam nadzieję, że Państwo będziecie pewnie oddam głos Rynkowi. Krótka sytuacja będę wam powiedział. Dziękuję bardzo, dziękuję za zaproszenie. Ja strasznie przepraszam, ja będę musiał wyjść o 19.30, proszę zobaczyć, tak jak umawiałem, więc nie wiem, co sobie dostaję to użyć. Więc nie wiem, czy w tej sytuacji też mam mówić swoje refleksje związane z katastrofą smoleńską, bo to jest dość długo, można by mówić, można by w skrócie zarysować, a być może lepiej byłoby, gdyby Państwo zadawali pytania jeszcze, ja czy kawałek się zatrzymam. Ja powiem tylko tyle, że ja się zgadzam z Mariuszem, że katastrofa smoleńska odsłoniła rozmaite zjawiska, sprawy, to bardzo niepokojące sprawy. Odsłoniła z jednej strony bardzo niepokojący fakt podporządkowania całości polskiej polityce grze partyjnej ze strony niestety rządzących. To, co wyprzedzało samą katastrofę, nie wiem, czy Państwo pamiętają, to była gra, którą prowadził, którą niejako na zaproszenie premiera Rosji, Władimira Putina, podjął z nim premier Polski po to, żeby wyeliminować z uroczystości rocznicowych w Katyniu polskiego prezydenta. Oczywiście wyeliminować mówię nie w sensie fizycznym, tylko wyeliminować w sensie obecności, bo ja nie mówię, że cokolwiek innego chodziło. Chodziło po prostu o obecność. Chodziło o to, żeby polski prezydent nie uczestniczył, czy nie spłynął na niego ten splendor. I żeby to wszystko, żeby pokazać, że to polski prezydent jest przeszkodą w relacjach polsko-rosyjskich. To bardzo dwuznaczna sytuacja, bo jeśli przyjmujemy, a tak w podtekście tej całej konstrukcji, całej operacji, która się rozgrywała przed katastrofą smoleńską, przed 10 kwietnia, jeżeli przyjmiemy taką zasadę, że to Rosjanie określają, z kim z polskich polityków chcą oni prowadzić negocjacje, chcą się spotykać, no to już jest droga do rezygnacji z suwerenności. No bo to suwerenny państwo prywatne, że samo decyduje, kogo prawda, desygnuje do rozmaitych przedsięwzięć w polityce międzynarodowej, sam prowadzi politykę międzynarodową. Jeśli chodzi o katastrofę smoleńską, no, pokazano na górę. Dalej ten wizerunkowy aspekt i polityki strony Donalda Tuska. No, pierwsza rzecz, którą on robi, to chciał ładnie wypaść, tak można było odnieść wrażenie z, tak tutaj było z rozmaitych świadectw, w tym miejscu chciał móc sprzedać niejako taką informację, taką interpretację, że w tej chwili sytuacja się tak radykalnie poprawia z Rosją. Nie zajmował się w ogóle sprawą tej katastrofy, która jednak jest sprawą fundamentalną dla funkcjonowania państwa i wyjaśnienia jest sprawą fundamentalną. Przekazał bez żadnego próby sprzeciwu śledztwo Rosji. No, to ciągle powtarza Donald Tusk, przecież nie ma innej możliwości. Nie próbował w każdym razie tej innej możliwości przetestować. Nie próbował podjąć jakichkolwiek działań w tym kierunku. To myśmy, mówię o naszym dzienniku Rzeczpospolita, odkryli później, że istnieje ta umowa dotycząca katastrof samolotów wojskowych, co byłoby niejako, odnosiłoby się do tego, co się zdarzyło w Smoleńsku, ponieważ to był szczególny typ samolotu wojskowego, samolot, który przewozi władzę. Z pewnością nie był to samolot pasażerski, do których to katastrof odnosi się konwencja chicagowska, której odwołał się nasz rząd. Prawdopodobnie Donald Tusk w ogóle nie wiedział wtedy, kiedy zgadzał się na to, żeby
przyjąć do postawy prawną Komisję Chicagowską, bo nie wiedział w ogóle o tym, że istnieje to porozumienie z 1993 roku, no to świadczy tylko jak najgorzej pewnie. Ale to wszystko zanurzone jest, to jest polski wymiar polityki. A niestety on rzutuje na całość prowadzenia polityki międzynarodowej przez obecne władze, wobec którego jestem bardzo krytyczny. Już polski minister spraw zagranicznych, zgodnie z tym zresztą popieranym przez premiera Tuska, stwierdził, że odchodzimy od koncepcji jagiellońskiej. Chciałbym powiedzieć, że koncepcja jagiellońska, wbrew temu, co nam próbuje się teraz mówić, to nie jest odniesienie do polityki, jaką prowadzili Jagiellonowie. To jest koncepcja, którą chciał zrealizować Józef Piłsudski, a którą potem podjęła na emigracji jako pewien projekt, taki ośrodek polskiej kultury, później Instytut Literacki i Kultura Paryska, pod, że tak powiem, przewodnictwem twojego szefa Jerzego Giedroycia. O co chodziło w tym? Chodziło o zrozumienie miejsca do politycznych uwarunkowań, jakie się znajduje Polska. Polska jest w sąsiedztwie pomiędzy silnymi bardzo sąsiadami, to znaczy Niemcami i Rosją, ale zwłaszcza w tym wypadku chodzi o Rosję, która to Rosja jest jednak zagrożeniem dla Polski i dla krajów sąsiednich. Otóż po to, żeby móc przeciwstawić się temu zagrożeniu i w ogóle po to, żeby zbudować tutaj pewną wspólnotę polityczną, która stanie się rzeczywiście silna, należy porozumieć się z tymi małymi państwami, małymi lub większymi, bo dużym państwem w regionie jest Ukraina, małymi są państwa bałtyckie, Białoruś, wszystkie te państwa postkomunistyczne, ile to możliwe, stworzyć z nich pewną koalicję, pewną wspólnotę. Nie był to imperium, tak po projekcie to usiłował nam powiedzieć minister Sikorski, jakiś projekt megalomański. Nie jest w nim wpisane jakieś tam dominacja Polski. Nie wiem, na sprawę, że Polska jest najsilniejszym politycznie krajem ciągle w tym rejonie. W związku z tym to, że Polska była liderem, byłoby zrozumiałe. Jeśli polskie obecne władze mówią, że rezygnujemy z tej koncepcji, to zadaję pytanie, na rzecz jakiej koncepcji? Słyszymy, że porozumie się bezpośrednio z Moskwą. Wszystko to ładnie wygląda. Ocieplamy stosunki z Moskwą. Tylko co to znaczy? Przecież to Moskwa prowadzi nową imperialną politykę, to Moskwa chce, jak to mówią wprost w dokumentach oficjalnych, najważniejsi doradcy Ministerstwa Spraw Zagranicznych i w ogóle rządu rosyjskiego, chcą finlandyzacji państw granicznych, dimitrofu, jak oni to nazywają, czyli chcą pozbawienia suwerenności w polityce zagranicznej tych państw. Jeżeli to jest ich celem, to ja sobie zadaję pytanie, jak możliwe się porozumieć z Rosją, przecież to nie jest. Także to Rosja reaguje w ten sposób, jak tam się to mówi, że poczuła się tak zagrożona przed Radzie Kaczyńskim. Można by dalej kontynuować, nie chciałbym już teraz rozwijać tych wątków. Chciałbym powiedzieć jeszcze jedno. Żyjemy w świecie złudnego bezpieczeństwa. Ja nie wiem, że państwo akurat, ale jednak dominuje w Polsce ciągle takie poczucie, że jesteśmy w momencie bezpiecznym. Że zagrożenia wszystkie się skończyły, jesteśmy w NATO, jesteśmy w Unii Europejskiej, a więc inni nas będą bronili. Co więcej, nawet się można wnosić, że inni będą żywili w tym wypadku Unii Europejskiej. To są to bardzo złudne doświadczenia. I one są bardzo niebezpieczne, bo jeżeli naród jest rozbrojony i ma poczucie, że nic mu nie grozi, no to trudno, żeby się mobilizował do czegoś. No to wtedy rzeczywiście, dlaczego nie mamy utrzymywać jakąś dużą armię? Dlaczego mamy płacić na tą armię? Dlatego rząd nasz potrafi się chwalić, że przeprowadził w tempie ekspresowym, jak to mówi, profesjonalizację armii w rzeczywistości. Rozmontował, no i tak blisko rozmontowania, ale jednak jakąś tam istniejącą to armię z poboru, a na jej miejsce, no, na razie wiemy o istnieniu korpusów ekspedycyjnych paru, które są potrzebne, ale które nie zapewniają bezpieczeństwa, paru tysięcznych korpusów, a reszta tego tak zwanego, tych profesjonalnych żołnierzy jest szkolona tak, jak są szkoleni harcerze, nie wiem, czy Państwo wiedzą, mniej więcej na tym poziomie. I się mówi o kolejnych oszczędnościach, a jednocześnie szef klubu parlamentarnego Platformy Obywatelskiej mówi, że no on liczy na głosy młodych ludzi, ponieważ Platforma zdjęła z nich ten ciężki obowiązek służenia w armii. Więc okazuje się, że to była przyczyna główna. No i teraz proszę zastanowić się, jak ma to się do polskiej racji stanu. To wszystko przy okazji w Smoleńsku te sprawy się ujawniają. Dlatego Smoleński nie jest tylko Smoleński, tylko jest dużo więcej, ale jednocześnie to chce sprawę, że no, czy to jest tragedia ludzi, którzy zginęli pełniąc misję państwową. Ludzi, którzy byli powodowani
jak prezydent był otoczeni, powodowany troską polską rację stanu. I też nie wydaje się, żeby było dopuszczalne zostawienie ich i zapominanie o nich jak najprędzej, co niestety dominuje nie tylko w obecnej postawie rządu, ale również w takich dominujących środkach opinii odwórczej. Chciałem powiedzieć jeszcze jedną rzecz, że tu akurat sprawa filmu Mariusza Pilisa jest strasznie jeszcze poglądowa. To nie jest, to już nie dotyczy tylko Smoleńska, ale dotyczy pokazania tego, co się dzieje w Polsce. Otóż mówi się nam często, że w mediach dominuje, media, funkcjonowanie mediów reguluje rynek. No ludzie chcą rzeczy oglądać, nie chcą. Nie podoba wam się, to jesteście nieudacznikami, gdyż nie potraficie nic zrobić, co zbudziłoby zainteresowanie. Mariusz Pilis zrobił film, który budzi ogromne zainteresowanie. Jakoś nikt z tych nie chce go kupić, z tych podmiotów medialnych. Czy przyjmą słowie to zysk? Dotyczy to również innych produkcji dotyczących tego. W związku z tym to choćby ten fakt bardzo dużo mówi nam o naszej rzeczywistości, ale właśnie chciałem mówić, ponieważ krótko będę to, nie wiem, a już przewiduję się dalszy. Jeszcze chciałem dodać na propos realizacji tej polityki, którą mogę nazywać się polityką jagiellońską. Kilka rzeczy, które wypłynęły w trakcie pisania tej książki. Postanowiliśmy z Arturem Bogusławem złożyć pewnego rodzaju kalendarium aktywności zagranicznej prezydenta, prezydenta Kaczyńskiego. Co nam z tego wyszło? Otóż proszę sobie wyobrazić, że tylko w ciągu pierwszych 2 lat prezydentury prezydent Kaczyński wyjeżdżał za granicę około 180 razy. Przekazał się 187, czy 182, mniej więcej tyle. I proszę sobie wyobrazić, że większość tych wyjazdów, 2/3 tych wyjazdów, to były wyjazdy w region. Jakie? W region nasz najbliższy, od państw bałtyckich po Gruzję. Z prezydentem Ukrainy nasz prezydent w tym czasie widywał się regularnie, co miesiąc, co 2 miesiące. No? Do tragicznego momentu 10 kwietnia tych wizyt i spotkań z prezydentem Ukrainy było bodajże 17 albo 20. To pokazuje, jak bardzo ważną rolę i aktywną w regionie pełnił Lech Kaczyński i ta polityka. Co to powodowało? Powodowało to przede wszystkim reorientację państw regionu i skupienie się wokół Polski. Polska zaczęła jawić się jako kraj, który może być reprezentantem wielu krajów w tym regionie, wielu słabszych. Koncepcja budowania wspólnego państwa połączonego trochę innymi wartościami niż tylko i wyłącznie wartości ekonomiczne zaczęła odżywać. W momencie zaprzestania tej polityki i odwrócenia się całkowicie od tego kursu na rzecz budowania bardzo przyjaznych stosunków z Rosją, doszło do sytuacji, w której Polska straciła dusz. Mamy tego przykłady już nie jednostkowe, ale tego typu przykłady idą już naprawdę bardzo poważne liczby, ponieważ podnoszą się Rosję i w krajach bałtyckich, i w krajach takich jak Węgry, Czechy. Już nie mówię o Kaukazie, gdzie coraz śmielej podnoszą się głosy mówiące o tym, że Polska robi coś dziwnego. Polska polityka wygląda bardzo dziwnie. Nikt tego nie rozumie. Nikt nie rozumie, dlaczego dokonano odejścia od tak naprawdę chyba jedynej logicznej drogi, jaką polska polityka może stworzyć, czy może realizować. I to rzeczywiście jest niesłychana rzecz, kiedy się zestawi wszystkie te informacje na temat tego, jak bardzo niezrozumiany prezydent Kaczyński budował swoją politykę zagraniczną i jak ją rozumiał i jak realizował, kiedy zerknie się po prostu na suche cyfry, na suche fakty, na nazwiska z tych, z którymi się spotykamy, itd., itd. I wszędzie, proszę mi wierzyć, te rozmowy toczyły się wokół kwestii energii, czyli fundamentalnej dla istnienia nie tylko niepodległej Polski, ale niepodległego regionu. One wszędzie dotyczyły przede wszystkim spraw gospodarczych, oczywiście poza pewnym wymiarem symbolicznym, to ta polityka również realizuje. To tyle rzeczywiście, jeżeli chodzi o nasz wstęp. Jeżeli macie Państwo pytanie, poproszę je w pierwszej kolejności do Bronka, gdyż czas jego jest bardzo długi. Zapraszam do zadania. Przekora, ja jednak panu zadam pytanie. Czy dokonaliście
porównając ilość wizyt świętej pamięci prezydenta z ilością wizyt w regionie obecnego. No, nie mogliśmy tego zrobić choćby z tego powodu, że prezydent Komorowski jest na urzędzie raptem no, pół roku. To jest 1/4 tego okresu. To jest jakiś nie robiliśmy tego, ale zakładam, że tych wizyt było znacznie mniej. Nie jestem w stanie tego powiedzieć. Można to sprawdzić na stronie internetowej www.prezydent.pl. Te wizyty są odnotowywane bardzo szczegółowo. Myślę, że można tam sprawdzić, jak wyglądałoby porównanie. Zakładam, że wypadłoby na korzyść jednak świętego pamięci prezydenta Kaczyńskiego. Ja mogę powiedzieć, że oczywiście tych wizyt w tych krajach prawie nie ma, ale co uderzające, że właściwie nie ma prezydenta. Natomiast jeśli patrzymy nawet na zachowanie premiera polskiego, pierwszej jego wizyty, no to zachowanie polskiego premiera i ministra było odbierane na przykład na Ukrainie, która wtedy jeszcze, którą nie rządził jeszcze Janukowicz, tylko siły, prawda, takie prozachodnie, Juszczenko i Tymoszenko, odbierane było nieomal jako awro. Także i to w wielu tych krajach to się powtarza. Zresztą ja bym powiedział tu jeszcze jedną rzecz, być może to jest ważne, bo to nie tylko chodzi o te kraje, ale o budowanie pewnego sojuszu europejskiego. Otóż za czasów rządów Jarosława Kaczyńskiego jeszcze, najlepszym prezydentem Jarosława Kaczyńskiego, podjęto negocjacje osi północnej, to znaczy, która by połączyła te kraje basenu Morza Bałtyckiego, kraje skandynawskie, które wiedzą o tym, że Rosja może być zagrożeniem. Wie o tym doskonale Szwecja. Szwecja, która zmieniła swoją doktrynę militarną po ataku Rosji na Gruzję. Zasadniczo zmieniła. Więc te kraje mają zupełnie inne podejście do Rosji. To było porozumienie również z Anglią, która wprawdzie Rosja nie grozi, ale które mają też odmienny do nich stosunek niż Francja i Niemcy. Więc była to próba budowania pewnego innego sojuszu. Ta próba została w całkowicie sterpedowana, czy po prostu nie interesował się nią nowy rząd. I w tej chwili nowy premier angielski próbuje odtwarzać trochę tą oś naprzeciw tej osi francusko-niemieckiej, ale już w tych dyskusjach nie ma Polski. Można powiedzieć, że my się tam różnimy w różnych kwestiach dotyczących budżetu europejskiego, ale to nie zmienia faktu, że powinniśmy podejmować rozmowy. A tutaj to nasze zawierzenie to jest, wygląda tak, że no, jak to powiedział nasz premier, przepraszam, nasz minister ale za probatą premiera, naszą polityką jest płynięcie w głównym nurcie. No, płynięcie w głównym nurcie, moim skromnym zdaniem, to nie jest polityka. A ja mam pytanie? Tak, proszę. Do pana Rubinsteina, bo mówi pan w filmie między innymi, że władze Rosji mogą mieć interes w tym, żeby się pozbyć Lecha Kaczyńskiego, właśnie z tego względu, żeby jego zachowanie było niewygodne. I cały film pokazuje tylko, czy jest głosem za tą jedną wersją. Czyli może się pojawić zarzut, że nie jest to obiektywne pokazanie, że przecież są te inne wersje. I czy, jeżeli film był przygotowany dla odbiorców nie z Polski, czy taka pokazanie, że to jest jedna z tych wersji, czy nie bali się panowie, że właśnie zostaną postrzegani tak jak autorzy filmu, czy Płaczy, Solidarni, czy nie ma tej drugiej strony? Albo generał. Nie, to może nie odpowiem, bo to chyba jest pytanie rzeczywiście ze strony bardziej nowe. Więc odpowiem tak. Po pierwsze, jeżeli Państwo zauważyliście, ten film jest opowiadany w pierwszym sobie. Ja się nie boję tak mówić o tych sprawach, które są dla mnie zdziwiające, niepokojące w pierwszej osobie. Starałem się wskazać na wszystkie te wątpliwości, które nie były obecne w polskich mediach od momentu, kiedy pojawiła się kwestia katastrofy zmiejskiej. Chcę przypomnieć, że tą drugą stronę, tak do tego świadomie podchodzimy, tą drugą stronę, która teoretycznie mogłaby stanowić pewnego rodzaju balans, o którym pewnie pani mówi, który pani ma na myśli, tą drugą stronę reprezentowały praktycznie wszystkie media Polski. Pytając się, znają ją doskonale, ponieważ kiedy ja rozpoczynałem rozmowę na temat tego filmu, zadałem pytanie, co wy wiecie na temat Słowacji. Więc usłyszałem, że wiemy, że była, wiemy,
cztery próby lądowania. Wiemy, że była odmowa rosyjska, wiemy, że był alkohol i wiemy, że był generalnie bałagan. To widzowie holenderscy, czy opinia publiczna na Zachodzie, taką wiedzę miała. To jest wiedza, która płynęła bezpośrednio, czego zresztą najdobitniejszym przykładem jest kwestia już później raportu. Ale to jest wiedza, która płynęła bezpośrednio z Rosji, nie z Polski. Proszę sobie przypomnieć, że Polska nie ma żadnych narzędzi do tego, aby kreować politykę wokół stanowiska w jakikolwiek sposób w opinii publicznej na Zachodzie. My nie dysponujemy narzędziem, które jest narzędziem choćby anglojęzycznym. Rosjanie dysponują na dzień dobry kanałem informacyjnym 24 godziny, który się nazywa Russia Today. To jest kanał, który obsługuje wszystkie ważniejsze stacje telewizyjne na świecie, podając newsy z Rosji po angielsku. Więc ta wersja dotarła jako pierwsza. I ta wersja obowiązywała. Tak samo było w momencie, kiedy produkowano ten raport i publikowano ten raport. Prawda? Mieliśmy do czynienia z sytuacją, w której to rosyjska wersja raportu została zaprezentowana w języku angielskim. O polskim, języku polskim, nawet o polskich uwagach nawet nie wspomniano. Czy wspomniano, że są, natomiast Rosjanie mieli to prawo, żeby nie tłumaczyć tego na język angielski i z tego prawa skorzystać. Tak to mniej więcej wygląda. Jeżeli rozmawiamy o obiektywnym spojrzeniu na tę sprawę, to ja oczywiście, mając cały bagaż doświadczeń, jeżeli chodzi o reżyserów, którzy robili filmy dokumentalne, jestem w stanie dopuścić do świadomości właśnie, że nie tylko dopuścić, ale tak po prostu jest, że w sztuce dokumentu jest kilka sposobów narracji, czyli kilka rodzajów dokumentów. Są takie, które szukają złotego środka. Są takie, które są bardzo dosłownymi przekazami podautorskimi. Ja zastosowałem ten drugi, ponieważ nie interesowało mnie przekazanie widzowi na Zachodzie, że mamy teorię o tym, że był pijany generał, a z drugiej strony mówimy o tym, że nie mamy czarnych skrzynek i nie możemy tego stwierdzić. Zakładamy, że widzowie na Zachodzie te rzeczy, które są obecne również w polskich mediach, oni powiedzą, że jedyne, co chciałem osiągnąć, to zbudować pewien obszar poszerzający cały zakres rozumienia stanowiska o kwestie, które nigdy wcześniej nie padły. Takie zadanie sobie postawiłem, tak rozumiałem przekaz, który miał wypływać właśnie z listu z Polski. Książka jest jeszcze innym rodzajem ujęcia tej kwestii, ponieważ ona bardzo szeroko opisuje pewne rzeczy i w momencie, kiedy, do czego zachęcam Państwa, będziecie mieli okazję przeczytać te wszystkie rozmowy, dojdziecie do wniosku, że sprawa nie jest tak prosta, jak się wydaje i nie wystarczy po prostu przeciwstawić jednej kwestii, drugą kwestię, po to, żeby w imię jakiejś bezstronności, która, powtarzam, w tym wypadku według mnie do niczego nie prowadzi.